Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was moi drodzy w kolejnej recenzji okrętu premium i tym razem zajmiemy się amerykańskim krążownikiem Tieru 8, kongresem, taką trochę zepsutą Alaską, no bo jak to wiadomo, Wargaming lubi takie rzeczy, że Alaska była dostępna wcześniej za Free Expa, zostaje wycofana i znerfiony odpowiednik trafia do sprzedaży jako okręt premium zadublony, także witamy w świecie Wargamingu. Jeżeli was zastanawia to, czemu brzmi inaczej, to powiem wam szczerze, że mam jakąś infekcję krtani i stąd też ten problem, także przez to nie pojawiają się ostatnio streamy, bo jest mi dosyć ciężko mówić, także ale po prostu chciałem nagrać jakiś materiał w końcu na YouTube, a dawno nic nie było, w związku z czym jeżeli będą jakieś niedogodności, to wybaczcie, ale niestety no chwilowa niedyspozycja, także ja będę wam tu w międzyczasie omawiał parametry okrętu, a wy będziecie mogli sobie obejrzeć bardzo krótką, dosyć szybką bitwę, w której za wiele nie zrobiłem, ale w sumie nic lepszego nie mam, bo ja takimi okrętami za bardzo grać nie potrafię, ale myślę, że z oceną nie powinienem mieć większych problemów, także rozpocznijmy, jeżeli chodzi o ten okręt i jego parametry. Jak już wspomniałem, jest to znerfiona Alaska i dlaczego znerfiona? Alaska ma, moi drodzy, 3x3, 305 mm o zasięgu niemalże 19 km. Tutaj mamy 2x2, czyli mamy 4 rury i jedną wieżę, w której mamy 3 rury. Także mamy tych rur raptem 7. O 2 mniej, plus mamy reload dłuższy o 2 sekundy niż Alaska. I zasięg mamy 17,5 km. Przy czym jest to tier 8, także nie mamy takiego aż dostępu do możliwości skrócenia tego reloadu lub wydłużenia sobie zasięgu, tak jak mamy to już na możliwość na tierze 9, w związku z czym dlatego jest to dosyć mocno znerfiona Alaska. Jeżeli chodzi o parametry artylerii, penetrację, czas lotu pocisków, kąt uderzenia i takie inne pierdoły, to są identyczne działa. To, co mamy na kongresie, to jest to samo, co jest na Alasce, jeżeli chodzi o penetrację i wszystkie inne parametry. Także to jest artyleria identyczna, z tym, że jest tutaj pewna drobna różnica. Jeżeli chodzi o Sigmę na tych dwóch okrętach, to wynosi ona tyle samo, 2,05, ale maksymalny rozrzut jest nieco większy na Alasce. Mamy tutaj rozrzut horyzontalny 208, a Kongres ma 196, także to są minimalne różnice i mamy 7 metrów przy rozrzucie wertykalnym. Jeżeli chodzi o pociski odnakowo-burzące, to one mają bazowo 27% szansy na podpalenie i na Alasce, i na Kongresie, także stąd no, będę ten okręt dosyć mocno porównywał. Nie mam za bardzo tutaj porównanego w żaden sposób pancerza niestety. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Więc tak, przejdźmy dalej może sobie. Jeżeli chodzi o wykrywalność okrętu, to mamy tutaj identycznie jak na Alasce. Wykrywalność z powietrza wynosi niecałe 10 km na obu okrętach i z morza, czy tam z powierzchni, wynosi 15 km. To są oczywiście dane bazowe, bez żadnych perków i ulepszeń. Oczywiście, jeżeli by to wszystko podokładał, tam perki i kamuflaż i ulepszenie, to byśmy spadli o te parę kilometrów, ale to porównuję wam gołe statystyki okrętu, gdyby ktoś pytał, także 27% szansy na pożar to jest bez pirotechnika i bez szmatek, które dodają 1% przy takim kalibrze, także tutaj mamy gołe informacje. Jeżeli chodzi o manewrowość tych okrętów, to prędkość maksymalna jest identyczna w obu przypadkach i w przypadku Kongresa i Alaski wynosi 33 węzły. Promień skrętu również identyczny na obu jednostkach 850 i czas przestawienia steru również identyczny na obu jednostkach wynosi 13 sekund. Także jeżeli chodzi o parametry, to no, trzeba by jeszcze spojrzeć na pancerz, ja tego tutaj nie przygotowałem, także mam nadzieję, że jakoś tam sobie będziemy mogli sobie to ominąć. Ja sobie jeszcze spojrzę, czy gdzieś tutaj coś jeszcze. Pońcy. No wiadomo, punktów HP będzie troszeczkę mniej. Alaska ma 61 tysięcy niemalże, a Kongres ma 51. Także jeżeli są osoby, które oglądają ten film i mają w swoim porcie Alaskę, albo jeszcze i Alaskę B, mają dwie Alaski, to ten okręt absolutnie nie jest dla was, bo to jest po prostu gorsza wersja za pieniądze na tierze niżej. Ja bym się na zakup takiego okrętu absolutnie nie zdecydował. Jeżeli ktoś natomiast chce, żeby zapełnić sobie lukę po Alasce, której zdobyć nie zdążył, to wtedy można by zakup takiego okrętu rozważyć. Jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, to mamy identyczny zestaw na obu okrętach. No w zasadzie to jest po prostu znerfiona Alaska tier niżej i w zasadzie na tym można by recenzję zakończyć, bo i styl gry, i możliwości ofensywno-defensywne okrętu i wszystkie inne są bardzo podobne. No tylko, że ten pancerz jeszcze zostaje tutaj przeze mnie nieomówiony, ale to już pominimy.
Na pierwszym slocie mamy grupę nawrawczo-ratunkową, na drugim mamy do wyboru rozbicie albo hydro i na trzecim slocie mamy do wyboru 10-kilometrowy radar, który działa przez 35 sekund, albo fightera, albo spotera, no i grupa naprawcza. Bitwa, którą będziecie widzieli, nie wygląda zbyt imponująco, bo ja no, nie bardzo mam pomysł na grę tego typu okrętem. Dla mnie to jest w zasadzie okręt do stania dziobem, tak jak gram na desie, czy na przykład na, no w sumie salem to też des praktycznie. Ale są osoby, które mówią mi, że na Alasce gra się bardziej tak jak na Buffalo, na Puerto Rico. I no ja się jakoś, powiem szczerze, w tym gameplayu nie odnajduję, a ten okręt dodatkowo nie zachęca nas do tego, żeby korzystać ze wszystkich rur naszej artylerii, bo z tyłu mamy tylko dwie, z przodu mamy pięć, także no pokazując większą część kadłuba, żeby wystrzelić ze wszystkich dział, ryzykujemy możliwość tylko dwóch dodatkowych rur, a ryzyko otrzymania obrażeń jest sporo większe, także no niestety musicie podjąć decyzję, czy chcecie tym okrętem, jeżeli go oczywiście kupicie, pływać czy nie. Ale czy to znerfienie, jakie wykonał Wargaming w stosunku do Alaski, tworząc Kongresa, to jest dużo czy niedużo, jeżeli on jest na tierze 8? Wydaje mi się, że gdybym Alaskę miał oceniać, to dałbym jej, myślę, że więcej niż Kongresowi, ale Kongres w moim odczuciu wydaje mi się, że zasługuje na takie 6 na 10, no bo mamy mniej rur, mamy dłuższy reload, mamy krótszy zasięg z mniejszą pulą HP. No wiem, że jesteśmy na tierze niżej, ale jednak to trochę, powiem wam, psuje odbiór tego okrętu. Także Alaska myślę, że dostałaby 7 jak nie lepiej, a w przypadku Kongresa to będzie, no myślę, że 6 to jest w miarę uczciwa ocena. On się absolutnie niczym nie wyróżnia, po prostu no stworzyli problem, usuwając Alaskę ze sklepu premium i teraz sprzedają w zasadzie rozwiązanie, dając okręt o bardzo zbliżonych możliwościach i parametrach za dublony. Także czy taki okręt kupić? Jeżeli macie Alaskę, absolutnie nie. Jeżeli chcieliście mieć, a nie zdążyliście, to polecałbym, to możecie sobie taki okręt sprawić. Ale nie jest to jakiś punkt obowiązkowy, nie jest to okręt, który będzie wam sam wyciągał bitwy, bo ładuje bardzo długo. Strzela przyzwoicie celnie, ale no to są działa tieru 9, wrzucone na tier niżej, więc często też będziemy overpenować, musicie wziąć to pod uwagę. Ja takim okrętem grać za bardzo nie umiem, ale tak jak już wam wspomniałem, ocena moja dla mnie, znaczy dla tego okrętu to jest 6 równe na 10. To w zasadzie, jeżeli chodzi o tą recenzję, tyle, bo ja to już długo nie pociągnę. W międzyczasie powiem wam jeszcze, jakie mają perki kapitańskie na tym okręcie i jakie mam pomontowane ulepszenia. Otóż na slocie 5 mam zamontowany kamuflaż, na slocie 4 mam zamontowany kontrolę uszkodzeń, na slocie 3 mam zamontowany celność głównej artylerii, na slocie 2 mam zamontowany kontrolę uszkodzeń ponownie i na slocie 1 mam zamontowany przeżywalność głównego uzbrojenia, jeżeli chodzi o ulepszenia. A jeżeli chodzi o perki kapitańskie, to muszę sobie tutaj zerknąć jeszcze. I tak, na 1. U mnie tutaj pływa Halsey, czyli kapitan, który obskakuje mi wszystkie ciężkie amerykańskie krążowniki i wszystkie premki, które jestem w stanie tym obrzucić. Czyli za 1 punkt mamy obrót dział, zmiana załadowanych pocisków, nie tam, ekspert ładowania czy jakoś tak, i informacja o nadlatującym ostrzale, przepraszam. Za 2 punkty pirotechnik, którego można zamienić na cel priorytetowy, oraz perek, który wydłuża o 10% działanie materiałów eksploatacyjnych. No bo wiadomo, radar, hydro i rozbicie, takie rzeczy, zależy czego używamy. Na 3 punkty wybrałem sobie adrenalinę i nadzorcę i na 4 punkty wybrałem sobie kamuflaż i mistrza działonowego, czy tam ekspert działonowy, nie pamiętam nazwy. Mam po prostu przygotowaną grafikę, którą w tej chwili widzę, a wy której pewnie... A może wam pokażę? Nie udało się pokazać. Tu mam porównanie parametrów. Więc pomijmy. I tutaj mamy ostatnie moje już w zasadzie podrygi w tej bitwie. Jak już wam mówiłem, jeżeli Alaski nie macie, a chcielibyście mieć coś bardzo podobnego, to ten okręt wydaje się być w miarę rozsądną propozycją, ale jeżeli Alaskę macie, to absolutnie nie wydawajcie na ten okręt pieniędzy, bo to jest taki, no trochę lepiej niż przeciętny, bo jednak te działa na tieru 9 potrafią zrobić swoje i okręt jest w stanie też nieco tego ostrzału wytrzymać, ale no... Jak już powiedziałem wam niejednokrotnie w tym materiale, nie porównałem grubości pancerzy i ich rozmieszczenia.
W związku z czym no, nie mamy pełnego obrazu tego okrętu w tym materiale, ale no, wydaje mi się, że informacja na temat oceny 6 na 10 to jest wystarczająca informacja dla Was, żebyście wiedzieli, czy taki okręt sobie kupić, czy nie. I ja w tym momencie biorę się do portu. Wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.